Cześć, witaj na moim kanale. Mam na imię Joanna Radwan. Miejsce, w jakim się poruszam w internecie, przestrzeń nazywa się Wielkie Tak. I mam różne okresy. Czasem są okresy, kiedy jestem aktywniejsza, są okresy, kiedy jestem bardziej w wyciszeniu. Tak jak to w życiu jest. Ten filmik będzie może takim zebraniem kilku informacji tego, kim jestem, z jakiego poziomu do Ciebie teraz mówię i takim przedstawieniem swojej działalności na ten moment teraz, jaką wykonuję z moją duszą. No więc moja dusza zna świat bardzo dobrze. Jest to stara dusza. Zna wiele światów w rzeczywistości, ma ogromną wiedzę. No i tak, i wybrała sobie takiego człowieka, który siedzi tutaj teraz przed tobą. A w związku z tym, że jest stara i wybrała sobie to życie, to wcielenie jako doświadczenie siebie tutaj na ziemi w formie wolnej od karmy, żeby skorzystać ze swojej dobrej karmy, którą tutaj zostawiła, potrzebowała przepracować tą trudną karmę, ciężką karmę, tak zwaną. Mówi się, że nie ma karmy teraz. Jednak to pojęcie jest czasami pomocne, żeby przedstawić tak jakby to, w jaki sposób tutaj przechodzimy swoje procesy duchowe. No więc przechodzę swoją drogę od urodzenia ze świadomością tego, kim jest moja dusza. I czasem mi wychodziło lepiej, czasem gorzej. Czasem miewałam wysokie wzloty i czasami miewałam bardzo bolesne i trudne upadki. Jednak cały czas jestem ze sobą, cały czas jestem z moją duszą i przyglądam się procesowi, jaki zadziewa się we mnie, kiedy z nią podążam. Jest to fascynująca podróż i na tym kanale są informacje dotyczące mojego osobistego doświadczenia. Jestem teraz w dosyć ciekawym etapie, kiedy proces dzieje się nieustannie jakby. Podświadomość jest cały czas aktywna u mnie w życiu. Wszystko jest widoczne, wszystko jest na wierzchu. Więc tak sobie patrzę, obserwuję, jak to funkcjonuje, jak operować tą energią, którą nazywamy dusza i jak odnaleźć się tutaj też w człowieczeństwie. Bo z jakiegoś powodu przychodzą do mnie właśnie dusze, ludzie, którzy szukają kontaktu z duszą, którzy chcą ją w jakiś sposób usłyszeć, którzy chcą ją w jakiś sposób poczuć. No więc pierwszą wskazówką, którą mogłabym Ci teraz powiedzieć, która mogłaby Cię zaprowadzić bezpośrednio do miejsca spotkania się z duszą, jest rada: przestań zaprzeczać. Czyli uwolnij siebie od zaprzeczania, że nie masz połączenia z duszą. Jak to jest, kiedy zatrzymasz się na chwilę w tej przestrzeni? Kiedy naprawdę wejdziesz w tą przestrzeń i powiesz do siebie: uwalniam się od zaprzeczania, że nie mam połączenia z duszą. I wtedy właśnie pojawia się miejsce dla niej. Dusza to jest przestrzeń czucia, odczuwania życia. Kiedy się budzimy i pozwalamy sobie, żeby przepuścić te trudne doświadczenia przez siebie, kiedy czujemy życie, wtedy otwieramy dostęp dla duszy, otwieramy jej drogę, otwieramy jej bramę serca, kiedy pozwalamy sobie czuć życie ze wszystkim, co się pojawia. Później ten proces nabiera intensywności. Dojrzewamy w naszym odczuwaniu,
stajemy się bardziej subtelni, ale też jeszcze bardziej umocnieni i zintegrowani w sobie. Co to oznacza? Oznacza to tak, to tyle, że możesz funkcjonować w swoim życiu jako człowiek, operować swoją osobowością w relacjach, w których jesteś, dostrajając się do tych wibracji, które są wokół ciebie, jednocześnie wracając do przestrzeni swojej duszy, czyli do tych wibracji, które ona ci przekazuje, pracując z nią. I te rzeczywistości dzieją się tak jakby równolegle. Chcę tutaj powiedzieć taką jedną dosyć istotną rzecz, która jest ważna, żeby się nad tym zatrzymać, że nie rezygnujesz z przestrzeni swojej duszy, ze swojej duchowości, kiedy jesteś w przestrzeniach, które być może kiedyś nazywałeś czy nazywałaś niskowibracyjnymi. Przyjmij to, co teraz mówię, z takiego wewnętrznego poczucia, że nie rezygnujesz z przestrzeni swojej duszy, kiedy jesteś w miejscach, które, jak zakładasz, oddzielają cię od niej. Na tym polega mądrość duszy, kochani. Mądrość operowania swoją energią i odpakowywania swojego człowieczeństwa, kiedy już nie przeszkadza ci świat zewnętrzny, jakim jest, nie ma podziału między my i oni, ale jest przyjęcie tej jedności, którą jesteśmy. Jest to przyjęcie tego świata, jakim jest. Czyli gdziekolwiek nie pójdziesz, jesteś wolny i możesz dostroić się do każdej energii i dać z siebie to, co jest najlepsze na ten moment, po prostu będąc połączony ze sobą, połączona ze sobą. Jednak nie musisz już na to tak ciężko pracować, żeby trzymać swoje wibracje w miejscach, które być może kiedyś nazywałaś czy nazywałeś nisko wibracyjnymi, trudnymi, ciężkimi. Jest to przestrzeń serca, przestrzeń głębokiego zrozumienia i przestrzeń takiej ulgi, kiedy rzeczywiście pozwolisz sobie na to, żeby tak być w życiu i tak rozumieć rzeczywistość. I żeby zrozumieć, że do tego miejsca tak naprawdę zmierzamy. Czyli kiedy jesteśmy w momentach wybudzania się, miewamy różne etapy. Miewamy etapy oddzielenia się od świata, izolacji, przepracowywania różnych treści. Jednak docelowo zmierzamy do tego miejsca, żeby czuć się dobrze wszędzie, gdzie się pojawimy. Żeby odnaleźć się w każdej sytuacji, która jest przed nami. I żeby czuć się dobrze ze sobą. To nie oznacza, że na siłę mamy czuć się dobrze. To też jest ważne, żeby to zrozumieć. Kiedy może być tak, że w pewnych miejscach nie chcemy przeżywać swojego życia, nie chcemy spędzać swojego czasu. I to jest w porządku. Jednak nie ma w tym oceny, nie ma w tym osądzania energii, że jest słaba i ciężka, czy innych ludzi, którzy być może zakładamy, że generują taką energię. Jeśli nie chcemy być w jakimś miejscu, robimy to z poziomu miłości. Po prostu czujemy, że to nie jest miejsce dla nas i to jest w porządku. I odchodzimy z godnością, jeśli tak czujemy. Natomiast jeśli czujemy, że chcemy zostać, czegoś się jeszcze nauczyć, to zostajemy. Więc to jest docelowe miejsce, do którego prowadzi nas rozwój duchowy, żebyśmy wszędzie czuli się dobrze i bezpiecznie. A tym miejscem jest twoje serce. Bo im częściej przebywasz w swoim sercu, im mocniej jesteś w swoim sercu, tym bezpieczniej ci jest w tym świecie.
Więc wszystko zmierza do tego. I paradoksalnie ten proces, kiedy jesteśmy połączeni z sercem, nasz proces wewnętrznego rozwoju bardzo przyspiesza. Dlaczego? Dlatego, że ta wibracja jest teraz bardzo mocna i wyraźna na naszej planecie. No więc jestem nauczycielem duchowym. Jeśli mamy tutaj używać jakichś nazw, bo tak naprawdę nie lubię przywiązania do nazw. Mam opór, żeby jakoś siebie nazywać, ale jeśli tutaj już mam jakieś słów szukać na siebie, to powiedzmy, że jest to nauczyciel duchowy. Uzdrawiam słowem, czyli dochodzę do tych treści, które przychodzą do mnie w człowieku, w duszy, która przychodzi do mnie na sesję. Rozpoznaję te miejsca, które są do rozpoznania i używam takich słów, które pojawiają się na ten moment, które odblokowywują te miejsca w duszy i pozwalają jej spotkać się z człowiekiem. Nie czytam przyszłości, nie buduję przyszłości. Jedynie poprzez pracę z teraźniejszością zmieniamy przeszłość. Więc na tym polega moja praca. Bardzo intuicyjna, w obecności, w teraźniejszości. Gdyż tak chcę żyć i tak chce żyć moja dusza tutaj. A czym jest kurs do duszy, który już prowadziłam kilka lat temu, który teraz wznawiam? Kurs do duszy jest to przeskanowanie swojego życia. Przeskanowanie treści, które pojawiają się w nas poprzez kontakt z rzeczywistością. Kiedy, kochani, jesteśmy w energii duszy, kiedy jesteśmy w procesie teraźniejszości, obecności, uważnej świadomości, treści, w jakie się w nas przejawiają, wtedy te treści mają szansę zostać uwolnione z naszej energii, z naszego pola. Dlatego tak lubię procesy, które trwają jakiś czas. I ten kurs trwa 3 tygodnie. Jest to 12 spotkań, 12 medytacji, które dotykają ośrodków w naszym ciele. Ośrodki, które nazywamy czakrami. I poprzez wejście w te ośrodki, poprzez wejście w tą energię, otwierają się takie miejsca w nas, które uwalniają to, co być może blokuje nas przed tym, żeby doświadczać bardziej siebie. Takim prostym językiem mówiąc, dlatego że to nie jest skomplikowany proces, tylko się taki wydaje. Moja praca jest bardzo prosta. Na kursie pojawia się wiele spontanicznych treści, ćwiczeń, które pojawiają się na tu i teraz. Ponieważ na tym polega moja praca. I bardzo lubię tą spontaniczność i podążam za nią. To jest energia mojej duszy. I za tym podążam. Jednak jest też potrzeba, żeby ta struktura powstała. Ponieważ żyjemy tu w materii, w ciałach, w tym świecie, więc ta struktura również potrzebuje być stworzona. A więc ta struktura jest stworzona, nazwana. I te treści, które się uwalniają, również nazywamy. Ja nazywam rzeczy słowami. Niektórzy używają obrazów, wspomnień, kolorów, czucia. Ja natomiast używam treści słownej, ponieważ poprzez słowo operuje moja dusza. Więc w ten sposób przekazuję to, co się objawia. No więc kiedy wędrujemy od dolnych ośrodków w naszym systemie, dolnych ośrodków, mamy ich 12, jest 7 w naszym ciele i poza ciałem jest gwiazda Ziemi, poniżej naszych stóp. Nad naszą głową mamy jeszcze 3 czakramy.
mówi się, że jest ich dużo, dużo więcej. Jednak to nie na to życie. To nie jest na to życie moja praca. 12 wystarczy. No więc sięgamy tych miejsc, tych ośrodków w naszym ciele. I aktywujemy je. Poprzez naszą intencję i poprzez medytację prowadzoną na tu i teraz, ten moment, w jakim jesteśmy, kiedy łączymy się w grupowym spotkaniu. To jest w wielkim skrócie. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Jest to bardzo proste i bardzo jasne i bardzo klarowne, co się dzieje. Przez 3 tygodnie dzieje się po prostu proces naszego spotkania się ze sobą. No więc od dolnych czakramów, od tych trudnych, takich ciężkich, ziemskich tematów, które są potrzebne, że potrzebujemy być mocno zakorzenieni w sobie, sięgnąć naszej podświadomości, rozpoznać ją, ale w niej nie grząznąć. Rozpoznać te obszary, te tematy, uwolnić poprzez to, w jaki sposób uwalniamy te treści. Dotknąć ciała poprzez górne czakramy, splot słoneczny, czakrę serca, gardła, trzeciego oka, korony, gwiazdę duszy i wyższe czakramy, które łączą nas z boskimi potencjałami. Czasami jest tak, że dusza ma takie naturalne zdolności do korzystania z tych wyższych czakramów. Ale bardzo często brakuje ugruntowania. Brakuje sięgnięcia tego, co jest w głębinach naszej podświadomości. I czasami jest tak, że myślimy, że skoro przeszliśmy jakieś trudne doświadczenie w życiu, to już wystarczy. I myślimy, że tego już nie ma. Jest to temat zamknięty i teraz tylko dusza. Moje nauczanie jednak dotyka troszkę innego sposobu patrzenia na tą rzeczywistość, jaką jest operowanie energią swojej duszy. Dlatego, że trudne doświadczenia, które przeżyliśmy w naszym życiu, one są i one będą się pojawiać co jakiś czas. I będziemy je opłakiwać i będziemy się z tym spotykać i to jest nasze bogactwo. Więc to, z czym przychodzi moja dusza do świata, jest to przyjęcie swojego człowieczeństwa, przyjęcie tego ziemskiego doświadczenia, nie odrzucanie go. Kiedy będziemy stawiać się do tych wspomnień, które do nas przychodzą i je w naszym sercu uwalniać, wtedy ta energia już nie będzie taka ciężka. Natomiast kiedy my przekreślimy tutaj drogę i powiemy, ja już tego nie chcę, ja już to przeszłam, temat zamknięty, odwracamy się, to może zdarzyć się tak, że gdzieś tam w naszym życiu ta duchowość nie płynie. Że możemy nie czuć tego, może możemy czuć, że jest coś więcej, ale gdzieś tam to połączenie jest słabe. Dlatego, kochani, że poszukiwanie duchowości to tak naprawdę sięgnięcie tych miejsc w naszej przestrzeni, tych miejsc, tych obszarów naszego życia, które są dla nas ważne tu i teraz, w tym, co przeszliśmy. To nie jest grzebanie się w przeszłości, ale spotkanie się z teraźniejszością. Bo to w teraźniejszości uwalnia się przeszłość. To w teraźniejszości dzieje się magia. Wszystko się dzieje w teraźniejszości. I my jesteśmy cały czas zanurzeni w tej teraźniejszości. Więc kiedy rzeczywiście stawimy się do tego, żeby spotkać się z tym trudnym i zaczniemy rozpoznawać, czym jest proces, zaczniemy korzystać z tych narzędzi, które do nas w jakiś sposób przemawiają, i będziemy pracować nad tym, w
wtedy ten dostęp do duszy otworzy się nam naturalnie. Zaczniemy doświadczać życia inaczej. Ta teraźniejszość stanie się efektem naszej pracy, a nie będzie to usilne dążenie do spotkania się z tą teraźniejszością. Kontakt z duszą tak naprawdę jest prosty. Kiedy usilnie czegoś pragniemy, kiedy chcemy i myślimy, że tam jest nasza wolność, grzęźniemy w miejscach, w pragnieniach, w wyobrażeniach, w pomysłach na tą duchowość naszą, na to nasze przebudzenie. Gdy tymczasem stawimy się do tego, czym jest to życie, stawimy się do procesu i zaczniemy go rozumieć, odpakowywać nasze człowieczeństwo, wejdziemy w tą strukturę i stawimy się do tego procesu tak świadomie, tak z godnością i tak krok po kroku, to wtedy to zacznie się dziać dla nas naturalnie. I ta nasza człowiecza natura uspokoi się, tożsamość człowieka się uspokoi. Zaczniemy rozumieć, czym jest proces oddawania, rozpuszczania swojego ego w miłości i przyjęciu i zrozumieniu całego procesu, w uznaniu swojej wrażliwości i tak naprawdę w rozpoznaniu, że wrażliwość jest naszą mocną stroną, mocną siłą. Kiedy mamy w sobie silne korzenie, kiedy nasze trudne doświadczenie zostanie przez nas uhonorowane, wtedy staje się naszą bazą. Więc jest to, kochani, ta gwiazda Ziemi, którą tak pięknie czuję, która jest pod moimi stopami, więc to nasze ziemskie doświadczenie trzyma nas na równi w pionie. Gdziekolwiek się nie udamy w naszym życiu, w jakichkolwiek przestrzeniach się nie poruszamy, możemy się rozproszyć na chwilę, to jest naturalne, jesteśmy ludźmi. Więc bądźmy w tej przygodzie. Jednak jak stawiamy się prawdziwie do tego, to później ta energia nas trzyma, gdziekolwiek nie pójdziemy. Jest to taki prostownik, czyli stajemy się, teraz przychodzi do mnie, te treści to są takie magiczne i spontaniczne, więc ta energia prostuje naszą rzeczywistość i jesteśmy dosłownie kanałem, przepływem tego kosmicznego wiru. Prostujemy się, nie musimy tego rozumieć. Umysł będzie chciał rozumieć i dociekać. Jednak zrozumienie przyjdzie we właściwym momencie, we właściwym czasie. To tak naprawdę jest zupełnie inne doświadczenie życia z duszą. Kiedy rozum układa się do tych treści, zaczyna odpuszczać. A my zaczynamy ufać sobie. Zaczynamy ufać tej przestrzeni, która trzyma nasze życie w całości, która trzyma nas w całości. Tej energii, która zawsze nas prowadziła do tego momentu, po to, żebyśmy obudzili się z tego snu, bo taka była nasza decyzja, zanim się narodziliśmy do tego wcielenia, do tego życia. Więc każdego dnia wypracowujemy sobie naszą komunikację z duszą. I możemy sięgnąć lekkości w tym doświadczeniu. To nie musi być ciężkie. Co jest ciekawe, to nie musi być ciężkie. Możemy się do tego uśmiechnąć. Jak Budda siedzi i się uśmiecha i czeka, aż to minie. Przychodzi trudny moment, siedzi, uśmiecha się i poczeka, aż to przeminie. Czekamy, aż to przeminie. I oddech. Nie oddychasz. I to wszystko. Takie proste.
Moim zadaniem nie jest komplikować życia ludziom i produkować nowych pomysłów na przebudzenie. Moim zadaniem jest stworzyć takie miejsce, które zaprowadzi Ciebie do Twojej duszy, czyli wskazanie Ci tylko kierunku, a Twoja dusza pokieruje Cię dalej, bo Ty znasz tą drogę. Jest bardzo wiele pomysłów na przebudzenie. Ale Ty trzymaj się swojego. Trzymaj się tego jedynego. Jest czas, żeby korzystać z wielu spotkań, jeździć na różne wydarzenia. I to jest super i cudowne. Jesteśmy ludźmi. Korzystajmy z tego. I dusza chce dzielić się swoją energią ze światem. Więc ona chce być w świecie na różne sposoby. Więc po takim rozproszeniu po prostu wróć do centrum, wróć do siebie. Korzystaj z życia. Korzystaj z tego, co Ci oferuje to życie. Z tego momentu, jaki oferuje Ci ta chwila. I oddychaj, niech ułoży się w Tobie to, co się teraz układa. To, co przeżywasz, to, co nazywasz, to, co czujesz. Być może myślisz, że jesteś w jakimś miejscu, w którym nie powinieneś być. Może myślisz, że skoro czujesz się źle, to znaczy, że robisz coś nie tak. Że powinieneś czuć się lepiej. Powiedz do siebie, czuję się tak, jak się czuję i nazwij te uczucia teraz, które są w Tobie, te emocje, które się pojawiają. Pozwól im przepłynąć. One przychodzą i odchodzą. Nie trzeba się nad nimi zatrzymywać. Jeśli coś wraca, zatrzymaj się na chwilę. Możesz spędzić tam dłuższą chwilę, ale pozwól temu odejść. Zobacz, jak to odchodzi. Kiedy zatrzymujesz się na jeden moment. Wrzucę, kochani, pod tym filmikiem link do wydarzenia i też mojego maila do zapisów. W opisie też będzie taka krótka informacja o sesjach, jakie prowadzę. Jeśli czujesz, w jaki sposób moją energię, zapraszam serdecznie. Tymczasem życzę Ci cudownego dnia, cudownego świętowania siebie i do zobaczenia znowu. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.